Witam. To jest już 13 odcinek Cywilizacji Piątki z najnowszym dodatkiem Brave New World, czyli Nowy Wspaniały Świat. Gram Wenecją. No i co się dzieje w tym 13 odcinku? Jest rok 1929-28. Znajduję się w epoce atomu. Cały czas przewodzę. Jestem gospodarzem w sumie Kongresu Światowego. Wykupuję państwa, miasta, inne, jeżeli nie mogę ich wykupić, znaczy wykupić mogę praktycznie wszystkie, tylko inne próbuję, tych, których nie chcę wykupić, to tak jak na przykład Mogadisz, który jest moim sojusznikiem, takich miast się nie opłaca wykupywać, bo z tego co zauważyłem, to miasta wykupione nie liczą się jako głosy w Kongresie Światowym, także warto jest mieć parę państw, miast jako sojuszników, którzy za każdego takiego sojusznika dostaje bodajże dwa głosy więcej teraz. Nie pamiętam, ile to jest w sferze atomu, ile teraz się dostaje. Czy to jest jeden głos, czy to są dwa głosy. Szczerze mówiąc, nie powiem. W każdym razie dostaje jakąś tam ilość głosów więcej w Kongresie Światowym. Także daje mi to jakąś przewagę na pewno. A przegląd zwycięstwa, gdzie jest? Tutaj. Potrzebuję delegaci niezbędni do zwycięstwa. 31 delegatów potrzebuję, 31 punktów delegatów potrzebuję do zwycięstwa. A kontrolowane przeze mnie punkty delegatów to 15, także faktycznie połowa z tego jeszcze mi brakuje. Ponad połowa, 16. Teraz płynę sobie tak, płynę do Erewania, chcę wykupić Erewań, który jest sojusznikiem Japończyka. I chcę wykupić Kuala Lumpur, który jest sojusznikiem z Szoszonów. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak warto wykupywać to miasto do końca, bo jak mi wykupię wszystkie te miasta, to jeszcze mi zabraknie głosów, żeby uzyskać te 31. No chociaż w następnej erze, ile ja mam er? Jest to era atomu. Era atomu, era informacji. To w erze informacji jeszcze podwoją się te głosy bodajże z państw miast. Czy będzie praktycznie jeden więcej może? Zobaczymy, także no. Może nie do końca też się opłaca wykupywać te tych państw miast. Po prostu lepiej je przekabacić na swoją stronę niż je wykupywać. Bo zaraz się okaże, że mi zabraknie kurczę głosów. Kyzyl jest też moim sojusznikiem. Vancouver o dziwo się nawróciło. Praga jest od dawna moim sojusznikiem. Nawet Zanzibar stał się moim sojusznikiem. Genialnie. Zadania. Chcą zdobyć za nich ropę. No z tym to może być trudno, szczerze mówiąc. Ze zdobyciem ropy. Dobra, ze szpiegów w takim bądź razie trzeba będzie jeszcze wysupłać parę punktów. Tego szpiega prawdopodobnie, ten, który jest w Wenecji, to ja go przemieszczę prawdopodobnie już teraz do jakiejś stolicy jako dyplomata, także zyskam jeden punkt więcej. Znaczy na razie nie, to dopiero będzie po wynalezieniu bodajże globalizacji. Gdzie jest ta globalizacja? Tu jest globalizacja. Zyskam każdego jednego delegata w kongresie za każdego szpiega jako dyplomata w stolicy innej cywilizacji. Także no, jeszcze nie ma pośpiechu, może sobie siedzieć i na razie kampić, że tak powiem nieładnie, w Wenecji, ewentualnie bronić przed jakąś ewentualną próbą wykradzenia mi technologii. Na razie udało się Japończykowi bodajże wykraść mi jedną technologię, nie wiem co on ukradł, chyba nawóz bodajże, czy coś takiego. Okej, Japoniec jest trochę szurnięty, knuje przeciwko wszystkim dookoła, także jest jakimś kurna dziwnym paranoikiem pewnie. Także no to zbroi się, chociaż według demografii i tak mam pierwszą armię na świecie. Także jestem najsilniejszy, bo w sumie mam najnowocześniejszą tą armię, no ale zawsze starcie z Japończykiem by było jakieś problematyczne. Jeszcze zdobuduję, tutaj pobudowałem jakąś linię Marzynota, pobudowałem jakieś fortyfikacje, władowałem tam, kurczę, swoją artylerię, swoją piechotę. Tutaj pobudowałem trochę piechoty, mam tutaj jeszcze też jakąś artylerię, mam tutaj gatlingi, które za chwilę będę upgrade'ował sobie na karabiny maszynowe. Będę mógł budować działa przeciwlotnicze i takie jakieś tam różne pierdoły. No i dobra, jedziemy z tym koksem. Tutaj buduję cud, ten Neuschwanstein jakiś, to jest jakiś zamek, dzięki któremu dostanę bonus. Dobra, Maroko ma otwarte granice. Dobra, umowa naukowa. Maroko Imperium Inków. Maroko publicznie potępia Imperium Irokeskie. Super. Z tego cudaka będę miał bonus do zamków, które pobudowałem w swoich miastach, także każdy zamek będzie mi tam dawał jakąś ilość złota, ilość kultury i ilość zadowolenia. Także no to jest bardzo dobry jednak cud, ten Neuschwanstein, coś tam, coś tam. Poza tym, co tu się jeszcze dzieje? Anglia jest atakowana bodajże przez chyba trzech gości w sumie. Przez Inkę jest atakowana, przez Imperium Inków, tak powiem.
przez bodajże Japończyka i przez chyba Hiszpanię jeszcze jest atakowana. Ale w sumie tutaj tylko Inka coś działa, cała reszta nic nie robi. Dobra, ja sobie kupię ten Erewań chyba w takim razie. Czy może go nie kupować? Sojusznik Japonia. Dobra, wykupię go, bo to jest Japończyk. Erewań jest mój. 38 zadowolenia. Tu są jakieś działa przeciwpancerne Japończyka, nie wiem co one tu robią. Szczerze mówiąc, czy jak kapera mogę upgrade'ować na coś? Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Sól, Lawenta chce soli, super. Tu religię ktoś swoją rozszerzył, swoją. Dobra, dost i bez rozkazów. Tutaj moi kurcze tysiącletni kurna wojownicy. Nie są upgrade'owani od początku gry, jeszcze tutaj latają. I zwiedzają sobie kurna Panamę, czy co to tam jest. Dobra, tymi ziomkami to chciałem drogę zbudować chyba tu i tu. To będzie dobre w miarę. Lansierów mogę sobie sfortyfikować, albo ich wyślę tutaj. W sumie. Aha, dostałem jeszcze fajne zadanie od Mogadiszu, mam ich połączyć. W ostatnim odcinku mam ich połączyć siecią handlową ze swoją stolicą, także jak to zrobię, to dostanę jakiś bonus na pewno do lojalności. W sumie do statusu, będą dalej moimi sojusznikami. Jak to wygląda? Ma nastawienie 135, także jest sojusznikiem, dobra. Teraz bez rozkazów. Płyniemy tutaj sobie. Tutaj mamy swojego kurna wielkiego kupca. Chociaż pytanie, czy ja będę chciał wykupywać to miasto dalej? Czy po prostu może je przekupić forsą i przekabać na swoją stronę? To może byłoby fajniejsze. Może ja zrobię po prostu tym kupcem jakąś misję handlową. Zarobię trochę hajsu i zacznę przekupywać te miasta. A nie będę ich już wykupywał. Chociaż osłabić Japończyka zawsze było warto. Dobra. To ma wielkiego generała, który może zbudować cytadelę, która da mi 2 punkty kultury. Świetnie, pełen wypas. Dobra, w sumie sobie lipimy generała. Robotnicy zrobili drogę. Zrobili, to niech idą tutaj teraz. A co tutaj się myśli? To jest jakieś pole. Dobra, to rozstawimy z... Mogę to upgrade'ować? Nie ma węgla. No, sorry, Gregory. Też. Kaper. Gdzie go wysłać? Z powrotem? No, nie kaper, to fregata. Tu mam okręty podwodne, już sobie pobudowałem. To szczerze mówiąc, no, to muszę sobie kampić do końca gry. Bo do niczego mi się już tam zbytnio pewnie nie przyda. No i dobra, następna tura. Dobra, jedna tura do zbudowania tego cudaka w Wenecji. I tak oddaję. Co tu się dzieje? Doszło mi słuchy, że twoje armie przegrupowują się w pobliżu mojego imperium jeszcze. Jeżeli chcesz zaatakować, nie kryj się w cieniu jak dziecko. Macie się z czym przejmować, bo czeka was śmierć. Nie mieliśmy tych zamiarów, jedynie przechodziliśmy w okolice. Całkiem prawdopodobne. Super. Dobra, więc ten cudak daje mi 2 zadowolenia, 4 kultury i 6 złota. I co on jeszcze daje? Plus 3 złota. Tak, plus 3 złota, plus 2 kultury i plus 1 zadowolenia z każdego zamku, czyli pełen wypas. Naprawdę nieźle. To jest tona szlaków handlowych, tak jak widać. Japonia, 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 Anglia, Japonia, Japonia, państwo miasto, Vancouver. Elegancko. Te szlaki handlowe dość mocno przyczyniają się do tego, że te państwa miasta no, stają się moimi sojusznikami dzięki temu. Dobra. Hajs się zgadza, wielki kupiec się zgadza. Lansierzy się lansują, pełen wypas. Połączenie między Erywaniem a twoją stolicą zostało ustanowione. Rekrut odkrył, że w Kyoto, że przeciwko Pacha Chuketowi, czyli przeciwko Inkom. To normalka, on tunuje przeciwko każdemu. Tu jest mój kupiec wielki kolejny. To ja sobie go postawię gdzieś tutaj na drodze. Fortyfikuj się, ziomek. Tutaj chcę drogę zbudować, tu można drogę zbudować od biedy. Jakąś autostradę też taką. O, tutaj też idziemy budować drogę i idziemy tutaj budować drogę. Dobra.
Dokąd by tu popłynąć? Może do Maroko i zrobimy sobie misję w Maroko. Jaką przecież? Może wykupić to miasto ostatnio. Szósty za 5 tur, by zebrać się i mówić przedstawiona rezolucja. Ideologia światowa, swobody, uchylenie. What? Orzeczenie igrzyska międzynarodowe. No tak, jak ustaliłem, że chcę światową ideologię ustanowić jako swobody, także tą swoją ideologię. Dobra, pakt obronny z Izabelą. Saludos. Sojusz obronny, yupi. Continua. Dyskusja, continua. Dobra, jesteśmy przyjaźni. Z Japończykiem. Pakt obronny z Japończykiem. O, zobaczymy, czy będzie. Nawet ambasady nie ma? Kikasete itadaku. Dobra oferta. Ostrożny. O, coś... Kikasete itadaku. Gościu już coś burczy, zaproponuj. Nie chcę tego. Co zrobić? O, suczka. Przyjaźń, wiekiem, ale być może następnym razem. No to do widzenia. Dobra. Tutaj postawiliśmy swoją, kurczę, swój cudak. Co mi daje narodowa? Daje dodatkowego szpiega i rozwija wszystkie i wszystkich istniejących szpiegów. Osłabia to skuteczność nieprzyjacielskiego wywiadu o 15. Niezbędne są posterunki we wszystkich miastach. Dobra, to ja sobie to buduję. Dostanę dodatkowego szpiega, którego będę mógł wysłać jako dyplomatę. Dobra. Tutaj mam jakieś roboli, którzy mogą sobie spać najlepiej. Gatlingi, które się władują do miasta. Się sfortyfikują. Tu mam swoją, kurczę... Wypłyń tutaj najlepiej. Moja karawela. Lansjerzy, gdzie oni są do chuja? Hello? Dobra, kulej się na tą górę. Yeah, przyjechali sobie. Cyzy. Kapera mogą lepszyć do niszczyciela. Pas. Wszystkie kaperki. A Galeasa mogę coś upgrade'ować? Do fregaty. Dobra, będziemy mieć niszczyciele w takim razie. A ile kosztuje niszczyciel i czy on coś wymaga? Pagodę mogę zbudować. Fregata niszczyciel. No on nie wymaga żadnych surowców, dlatego mogę sobie je budować. Dobra. Wejdźmy w niszczyciela. Następna tura w takim razie. Cała brygada niszczycieli na moje zawołanie. Espero que este trato. Sure, why not? Hiszpania i Polinezja zostają przyjaciółmi. Dobra, jest agencja wywiadu, kolejny szpieg, kolejny dyplomata. Kolejne głosy w kongresie, jak tylko przyjmę, tylko wynajdę globalizację. Londyn padł? Czy dobrze widzę? Może walczą jakimiś kurna pikierami. Nie, Londyn jeszcze nie padł. Chyba się dobrze trzyma. No Schweinstein dla Pragi. Praga przesyła wyraz wdzięczności, pełen ludzie. Niespodziewanie zaatakował Londyn, Mario otrzymuje awans. Wszyscy szpiedzy awansują i dostaje bodajże on agenta specjalnego, nowo zwariowany szpieg. Dobra. Wszyscy awansowali? Gdzie ty płyniesz? Dobra, idźmy teraz w co? Abym poszedł najprędzej w tą globalizację, szczerze mówiąc. Czołgów, nie mam ropy do czołgów. Pentagon. Koszt upgrade'owania jednostek jest o połowę tańszy. Nie, o 33% tańszy. Co tu iść? O teorię atomu? W globalizacji jeszcze daleka droga. Może to, ekologia. Centrum recyklingu i opera w Sydney. Elektrownia słoneczna. No dobra, zobaczmy to. Okej, jest, kurczę, ten. Jest agencja wywiadu. Także co teraz? Arbitraż? W
tym mieście. Tak, to mi się przyda. 50 kultury, więc 50% więcej kultury w tym mieście, to będzie grube. To będzie niezłe. Ile to jest kultury? 64. 25% z imperium bonusu. Dobra, to jeszcze będzie 50 z budynku w takim razie. To wypas. Są tu jacyś bezrobotni? Nie, na razie nie ma. Wszystko pracuje tak jak ma pracować, elegancko. Szkoda tylko, że to są te trzy kurna góry, które coś tam mi przeszkadzają. Dobra, to może zrobić zzy. Tu zrobimy lancierów. Tutaj popłyniemy sobie. Do Kuala Lumpur. Szoszoni dalej. No dobra. Dobra, zobaczmy tych szpiegów, co ja tu mam ciekawego. Wszyscy awansowali elegancko. Teraz pytanie, dokąd tu można wysłać tego ziomka? Do Hiszpanii najprędzej bym go wysłał. Co tu jest stolicą? Barcelona, Madryt. Dobra. To niech jedzie do Madrytu sobie. Ruch. Polinezja. Anglia. Hiszpania, Madryt. Dyplomata. Zamknij. No i wypas. Kolejny dyplomata. Maski bez rozkazów. A co oni tutaj mogą zbudować? Chyba drogę najlepiej. Ja źle zrobiłem. Jeśli zbudowali już drogę, to weź tu jeszcze zbuduj drogę. Tego cioma wyślemy sobie tutaj, niech płynie. Dobra, popłynął. Tutaj zzy. Ten się coś kurna uleczył, to niech zwiedza Morze Śródziemne. Jakiś kurna archeologów tony tam pływają. Okej. Chyba trochę źle wysłałem. A nie, na to samo by wyszło, by weszli do lasu. Dobra, to następna tura w takim razie. Aha, mój kurna. Wiecznie młodzi, kurcze. Aha, gdzie ten ziomek idzie? On chyba szedł jakąś misję handlową uskuteczniać. Dobra. Do Japończyka. Zobaczymy, ile hajsu dostanę w Kyoto. Następna turka. Boże, on nawet tutaj pływa tymi działami. A fajnie. Co tu się dzieje? Czy on jedzie do Anglii, czy on jedzie na mnie? Z tym Londynem się w ogóle dzieje. Na razie żyje jak tako. Ife Elżbieta prowadzą wojnę, Ife Imperium Inc. zostają sojusznikami, Ife... ...to są już sojusznikami. The hell. Ty się fortyfikuj. Tyleś sobie tutaj. Dobra, musi dookoła tak wszystko obejść. Tutaj droga. Tutaj tak, płyniemy. O, tutaj kurna. Kowno tutaj było gdzieś zbudowane ostatnio. Jak grałem Polską. Dobra, teraz gdzie wysłać tą kurczę? 25, 25, 22, 25, Barcelona, 28, Madryt. Ładny. Chyba do Madrytu wyślemy. 28 w Madrycie, jep. Idziemy do Madrytu. Dobra, tutaj idziemy, tu. Ty sobie płyniesz tutaj. Ty płyniesz za nią ładnie. Dobra, co tu się dzieje? Po długim oczekiwaniu Mombasy postanowiono wydać zlecenie. Ife i Elżbieta prowadzą wojnę. Skoczyć Kuala Lumpur osiągnięciami technologicznymi. To tu jest? Takie buty. Może Kuala Lumpur spróbuje przekabacić na swoją ten... Daj podaruneczek. Aktualnie masz 94. No to mam 94, a nie jestem sojusznikiem, to o co tu chodzi?
Czy Magda mi 500 hajsu, 250. Nic to nie zmieniło. W ich nastawieniu. Łzy w takim razie. Robotnicy zbudowali drogę. Dobra, budują tu. Inkowie wchodzą w epokę współczesną. Mogę przyjąć kolejny ustrój. Sumów badawczych o 50%. Wielcy naukowcy pojawią się o 25% szybciej, a zobaczymy ideologię, co ciekawego jest. A, każde wielkie dzieło. Zadowolenie za każdą mennicę bank, bla bla. Szlak handlowy jest nic oparty na tej ideologii swobód. No to było dobre, więcej hajsu by było. Każdego cudu narodowego. Tu. Zadowolenie za każdy młyn wodny. Powszechne prawo wyborcze. Specjaliści w miastach generują połowę mniej niezadowolenia, a złote ery trwają 50 dłużej. Ulepszenia wielkich osób dają 4 dochodu. Takie buty. Dobra. To ja sobie pójdę chyba w to. Więc co mi da? Przyjęcie wszystkich ustrojów w drzewie racjonalizmu zapewnia darmową technologię, umożliwia także zakup wielkich naukowców za wiarę. Szału nie ma jakiegoś wielkiego. Dobra, pójdźmy do. Ile do następnej 10 tur? Sojusznikami, Imperium nie są już sojusznikami. Dobra. Co ten niszczyciel do marudzi? Dobra, to też gdzieś płyn tutaj sobie. Dobra, w sumie to ja mogę poupgrade'ować sobie te gatlingi. O! Na kurcze jakieś lepsze działa. W sumie na karabiny maszynowe. Dobra, tutaj mogę, tu już nie mogę. Dobra, to następna tura. Jest ermitraż za turkę. Elegancko, 50% nauki więcej. Będzie nieźle. Żyć na kuli emel? Trzymaj. Damy im jedwab, żeby nie marudzili. Tego jedwabiu to i tak mam od groma. Paleta. Co to tu przyszło? Sojusznik, kurczę, blade. Inkowie, Jezus Maria. Nie wierzę, inkowie sojusznikami walety. Jolan, what the hell? Imperium już przyjęło nową ideologię swobód. No to wyraz. Poszli w to co ja. O, wielki naukowiec pojawia się gdzieś. W Wenecji. Super. To mogę sobie odkryć wielką. Znaczy wielką. Mogę sobie odkryć technologię. Let's go. Elektronika. Teoria atomu, jedna tura. Genialnie. Może coś innego by było niż teoria atomu. Radar. Myśliwiec, co to jest lotnisko? Pentagon. Dobra, nie będzie teorii atomu. Nie ma tu żadnej szału, żadnego nie widzę. Gildia muzyków, pisarzy i artystów. Fabrykę. No idźmy w fabrykę. I bez rozkazów. Fortyfikuj się. Ty sobie możesz popłynąć najlepiej gdzieś tu. W sumie to ja wyślę te wszystkie kurna niszczyciele właśnie do Morze Śródziemne. Jakby wybuchła wojna, kurczę, z Japońcem, to będę miał czym go tam ścigać. Fortyfikacja. Robotnicy tu budują dróżkę. Fortyfikacja. Tu budujemy drogę do Mogadiszu. Zadanie jest aktualne? Jeszcze jest aktualne, dobra. Donki, donki. To są ślady przeszłości. To w sumie można by archeologa jakiegoś sobie zafundować. Inżynier, bo, bo. Gdzie jest ten archeolog? Ile ma wiary? 1979 wiary, Jezus Maria. Misjonarz, wielki inżynier, wielki prorok, lansier.
Artyleria, karabiny, piechota. What the hell? Stać, zmień produkcję. To gdzie jest ten kurna archeolog? Nie mogę kupić archeologa? What the hell? Stać. Dobra, niech robię fabrykę. Później się będę bawił w archeologa. W Indiana Jonesa. Jest droga? Jest droga, elegancko. Dobra, pobudowałem tych dróg. Tonę. Teraz mogą śmigać po tym moim imperium w tej wewte. Jedź tutaj, o, to można sobie ulepszyć. To można sobie ulepszyć. To też można sobie ulepszyć. Dobra, coś jeszcze bez rozkazu to jest. Karabiny. Bez rozkazu są. Ja płynę do Kuala Lumpur. To jest ich funflem. Ci ziomale. Daj podarunek. 5 wpływów. No tak średnio. Zurich. Takie coś. Dobra. Morze Śródziemne zwiedzone. Wpadam z tą karawelą. Jest droga zrobiona. No ten ziom niech jedzie do tego Kyoto w końcu. Dobra. To można wycofać tą jednostkę już. Na przykład ty. Czy oni mają? Tak, mają szlak połączony z siecią handlową ze stolicą. Dobra, tu już pobudowane wszystko zostało, co trzeba. Można ich wycofać gdzieś tutaj na przykład. Next turn. Coś jeszcze? Jeszcze kurna moja karawela sobie popływa. Dobra, teraz następna tura. What the hell? A serhe giga te i jadad. Sure, why not? Otwarte granice mogą być. Dwie tury do kongresu. Ścieżką swobód. Wolny świat zyska kolejnego przedstawiciela, który pomoże nam w walce z opresją. Wypas. Inka to dobry kurna przyjaciel, powiedzmy. Przyjął kurna ideologię swobód. Nie ma ludzi, także jest wypas. Odkrywam teorię atomu. Odkrywam uran. Uwolniona potęga. Gdzie ja ten uran odkryłem? O, tutaj, elegancko. Mam już uran? Nie mam uranu. Muszę zbudować chyba kopalnię. Dobra, przynajmniej są jakieś jednostki uranu. Wypas. Śladowe, bo śladowe, ale są. Dobra, to fortyfikacja. Co tu się dzieje? Samurajowie cisną do Londynu chyba. Ale fajnie. Ty się lecz. Ty sobie płyń tutaj do Morza Śródziemnego. Proszę bardzo. Goddammit, ten ziomek nie popłynął. Idźmy tu. I co, Mogadiszu ma tą kurczę w końcu? Udało ci się połączyć stolicę z Mogadiszu. Wzrosły twoje wpływy u nich. Wypas. 180 w Mogadiszu moje wpływy wynoszą. Elegancko. A w Brukseli? 105. Ormus? 107. Dobra, jest kurna uran. To zrobione. To pójdę sobie w ekologię. Poszli trzymania. Połączony kolej miast ze stolicą da 25 premii do produkcji. Miast ze stolicą. Wow, ładnie. 25% produkcji więcej w miastach połączonych koleją. Nice. Dobra, to gdzie są ci robotnicy? Budujemy to połączenie kolejowe. Tu można zbudować tą kolej od biedy.
No tak, ci poszli budować teraz skórę na kopalnię. Tutaj mi to nic nie da raczej, budowanie kolei. Zezwaj, zrób sobie. Też zezwaj. No dobra, to niech tu kampi sobie. Jezus, karawana. Jedź do Barcelony. 25 hajs. Dobra. Jedna tura. I jest kongres, kurczę, i jest zbudowana fabryka. Jeszcze przy okazji. Ja robię ekologię. Będzie wykonana za 3 tury. Po prostu sielanka, idylla, Wenecja. Co ten Japonię stuknuje z tymi swoimi jednostkami znowu? Zurich, laboratorium, ile ma hajsu? 750. Coś mogę kupić? Może coś kupię, jakieś domki, jakieś ulepszenia w miastach. Ile mam tego uranu? Tylko jedną sztukę chyba. Tu jest uran, ale to niestety jest. Wciskuję przeciwko Izabeli. No dobra, można Izabelę o tym uprzedzić. Saludos. Podziel się spiskiem. O, wypas. Stąd można od razu przejść do ekranu. Wróćmy. Dobra, to zrobione. Szósty właśnie obraduje, a twoja delegacja czeka na polecenia. Wypas. Co tu zrobić? Uchylenie. Zaraz, jak w to pójdę. Ile mam głosów? 15. Wypas. Japoniec ma ile? Tylko 5. To już kurczę. Inkowie są lepsi od niego. Dobra, Japończyk już nie stanowi takiego politycznego zagrożenia. Cały czas ma chyba drugą armię. I w sumie jest największą cywilizacją, ale nie jest tak groźny politycznie. Teraz tak, ideologia światowa. Jak dam na tak, to znaczy, że uchylam to. A jeżeli dam na nie, to się rozumiem, że to te uchylenie nie zostanie przyjęte. Dobrze to rozumiem? Dobra, chromole na razie igrzyska międzynarodowe. Ja wolę sobie zostać w swojej kurna ideologii. Dam 15, mam nadzieję, że dobrze to rozkminiam. Jak dam minus 15, to ta ideologia światowa swobody nie zostanie uchylona. Bo to się nie zgadzam z tym, dając na nie. Dobra, dysponuję. Raz w końcu śmierć. Projekt Manhattan. No ropa by się przydała, ale nie ma ropy. Pójdźmy w projekt Manhattan. Ile to jest kultury? 98. Nieźle. 6 turek do przyjęcia nowego ustroju. No i dobra, projekt Manhattan się buduje. Ci tutaj cisną sobie tu, budować kopalnię uranu. Ci sobie odkrywają Amerykę. Mój kurcze blade kupiec. Wielki kupiec. Czy ja chcę kupić te Kuala Lumpur, śmieszne? Może przestanę kupować te miasta państwa, czy państwa miasta w sumie. Zacznę po prostu je przekabacać na swoją stronę, bo to już chyba nie ma sensu kupowania tyle tych miast. Ja zrobię sobie misję po prostu jakąś handlową tym gościem i dam sobie spokój z kupowaniem, bo to się widzę mija z celem trochę już teraz. Zresztą, dobra, gdzie jest ten kupiec, który miał iść tutaj? Do Kyoto. Tutaj trochę hajsu zarobię. Dobra, tu jest droga. Jest droga. To teraz tutaj ma być droga. Karawana. Dość. Znowu. 2. O, 27. Ładny. O, no, to no, coś tam, coś tam. Jeźdź tam. Każdy 25 zł, 27 zł. Dobra, tutaj z. Łoki. Następna turka. Jeszcze coś. Ten się zamotał. No, miałeś płynąć do Morza Śródziemnego. O co chodzi?
Dobra, next turn w takim razie. Coś się tekstury rysują. Co oni tu tworzą? Posterunek policji. Praga? Jak to wygląda? 189, ładnie. Vancouver 64. Ło, to trzeba im zapłacić, bo się kurczę. Przestają być moimi sojusznikami, goddammit. Hormuz 106. Przyjaciółmi. Sojusznikami 104. Bratysława. A Bratysława kim jest? Z Szoszonami. Spowracona. Przyjęte. Bruksela chce, aby Ormus. Aby ich rywale byli trzymani przez ciebie w szachu. Gdyby Gdyni do Ormus nagrodzą cię. Dobra, co tu się stało? Kulenie. Swobody nie zostało przyjęte. Genialnie. Nie, nie, nie. Polinezja, Imperium, Inków i oczywiście ja minus 15 głosów i adios. A przyjęto tak czy siak igrzyska. Wszyscy się zgodzili, tylko Maroko i Hiszpania się nie zgodziła. Dobra, a co tam szpieg donosi ciekawego? Odkrył, że hiszpański korpus ekspedycyjny maszeruje prosto na angielskie miasto Londyn. Fajnie. Dobra, czyli dalej jest Japonia i Maroko podpisują umowę. Nie, można się dogadać jakoś? Chyba jeszcze nie. Kimmel? Nara. Tymi ziomkami coś można zrobić. Co tu mam? Aluminium. Ja mam. Ropa. O. To jest ciekawe. Dobra, to tutaj trzeba będzie coś. Kieho olohenia. Może się kupi od nich ropę. Łatko numer. Ja zada sudra. Aluminium. Dyskusja. Ja zada sudra. Deklaracja przyjaźni. Łąki donki. A Inka coś ma ciekawego. I ma jakaś kęgi. I ma tam kęgi. Fungiel i aluminium. Kaziarici. Ja mam tonę za to kurczę aluminium. Nie powiem. 22 sztuki. Elegancko. Dobra. Co by zaproponować? Embargo. Zakaz luksusu, podatek na armię, uczeni, rezydenci. Cywilizacje opracowują technologię 25 szybciej, jeśli zostaną one wcześniej odkryte przez przynajmniej jedną cywilizację. Nie, to mi się nie podoba. Mecenat sztuki. Będą wdzięczni za przyjęcie tej propozycji. Fundusze na naukę. Wszyscy się rozzłoszczą. God damn it. Zakaz luksusu. Embargo. Na kogo by to embargo nałożyć? Na Japonię? To nie ma sensu, ja z nimi handluję. Czy oni rezydenci? Miejsce dziedzictwa kulturowego. Hiszpania, Imperium, Polinezja. Trzy kultury. No to było fajne. To by mi się przydało. Mam w sumie najwięcej, kurczę, tych cudaków. Każdy cud natury daje 5 kultury, gdy zostanie stworzony. Jak stworzony? Cud natury zostanie stworzony? Dobra, idźmy w to, bo to jest takie neutralne. Dobra, nikomu to nie zaszkodzi na razie. Pić ziomku. Ty. Konaj misję. Ile to mi da? 60 zadowolenia i 2000 hajsu. Czy to jest dużo? Trzeba by porównać to z hajsem, który mi przeniesie misja tutaj u Japończyka. Nie wiadomo, że mi przeniesie misja u Japończyka. Też może? Nie, nie wiadomo, nie ma opcji. Dobra, to ja poczekam sobie jeszcze turę. Zobaczymy, ile mi przyniesie ta misja u Japończyka hajsu. Idź tutaj, bo. Jeszcze coś. Wizy w takim razie. Ty buduj tutaj. Droga jest? Nie ma drogi. Buduj drogę. Następna tura. Jeszcze coś. Jesus Christ. Next turn, please. Cieszy mnie to, gdybyście ty Imperium Irokeskie nie zacieśniali zbytnio swoich stosunków. Sorry, Gregory. To już nie ode mnie zależy. Gdybyście ty Imperium Irokeskie, ci też? O Boże.
Coś irokezów nie lubi. Miałem dać hajs Vancouver, bo za chwilę przestaną być moim sojusznikiem. 88. Tu i Polinezja, Boże, spada. Anglia nie istnieje prawie. Inka runakunaka. Akceptuj. Inka runakunaka. Dobra, Vancouver 63, trzeba im dać hajs. No i co? Vancouver chce, by był rok zastraszony, Imperium Rokeskie. I Vancouver, god damn it! No i tura, Jezus, tura w topy i już przeskoczyli Chrysta, nie wierzę. Trzeba dać im hajs, tak czy siak. 85 tysiąc hajsu. 500, ja, haha, genialnie. Dobra. Ile jest teraz tych punktów? 102, grubo. Bruksela jest moim sojusznikiem. Ormus. Dajmy im podarunek jakiś. 500 sztuk złota. Jeszcze nie styknie. Dajmy jeszcze raz 500. Jeszcze nie, Chryst. Ile można? 184. Dobra. Radar czy telekomunikacja? Narodowe Centrum Odwiedzających. Koszty wyższe, im więcej miast znajduje się w Imperium. Z kultury, z cudów świata, cudów natury ulepszy. O, to jest fajne. We wszystkich miastach musi być zbudowany hotel. Koszt jest tym wyższy, im więcej miast znajduje się w Imperium. Dobra, idę w telekomunikację. Vancouver zwiększył się, że jest tym sojusznikiem. Obserwują, bla bla bla. Ma więcej wpływów Vancouver od ciebie. No już nie ma, bo są znowu moimi sojusznikami. A Zanzibar? 103, o to na razie styknie. Co by tu pobudować? O, ci budują, kurczę. Fabryka, koszary, centrum recyklingu. A w Budapeszcie co można budować? Elektrownię wodną. Proszę bardzo. Szpital? Czemu nie? Dobra. Kostka bez rozkazów. Ile ci... Co jest? Nie można tutaj misji handlowej wykonać? A to czemu? Kostka musi znajdować się na terytorium państwa, miasta, z którym nie prowadzisz wojny. Bo tylko z państwami, miastami ja mogę wykonywać te misje handlowe? O Boże. No to idź do Brukseli w takim razie. Dobra, gdzie tego gościa wysłać? 24, 25... Nagasaki, Kyoto. Jedź do Kyoto. 29 gold. Ty weź sobie popłyn tu. No, dobra, jesteśmy w Morzu Śródziemnym, elegancko. Tutaj. Ty buduj kopalnie. Dobra. To tym gościem wykonamy Kuala Lumpur misję handlową. Ile ja tu mam? 110 wpływu. Przyjazne. Czy może jednak kupić to Kuala Lumpur? Kolabie. Sojusznik, kurczę blade. Kongres Światowy, ile oni mają? Najwięcej ma Inka teraz, 7. Ci mają 5. Religia Światowa, taoizm. No to mi się podoba. Miejsca dziedzictwa naturalnego i ekstra. Teraz to oni to, kurczę... No fajnie można nimi manipulować. Można zlecić na przykład takim Inkom, żeby coś ogłosili i zdali jakiś ten. I szczerze mówiąc, wszyscy będą źli na nich, a tak naprawdę mi to będzie pasić. Także można trochę się pobawić w jakieś manipulowanie tymi cywilizacjami. Trzeba będzie coś pokombinować. Żeby coś ogłosili Inkowie. Co oni mnie tu lubią, także dla mnie zrobią wszystko. Dobra. Pytanie, czy ja chcę kupić to miasto, czy chcę misję handlową przyciułać. Jedźmy w misję handlową. Staję sojusznikiem Kuala Lumpur. No i wypas. no to jest dobre. W takim razie trzeba będzie robić misję handlową.
Dobra, to jest ten, to trzeba będzie tutaj gościa wysłać do Ormus i zrobić misję handlową tam. Dobra, to już wiadomo, w jaki sposób można fajnie wpływać na to państwo miasta. Wielki kupiec i Heja, następnego wyślemy do Bratysławy. Będzie impra. Tur, dobra. Ile mu zajmie dopłynięcie tam? 12 tur, no, w sam raz. Pointu, ziom. Dobra, coś się przewlekł. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jest 12 tur do następnego kongresu, a ten gościu, którego wysłałem, żeby wykonał misję, akurat ma 12 tur, żeby tam dotrzeć, także przed tym kongresem chyba się nie wyrobi. Zobaczymy Lawentę jeszcze, może coś tu da radę kupić. Ogród. Policja okręgowa, szpital, stadion, centrum recyklingu. Amfiteatr. To może szpital? Czemu nie? Ragusa. Szkoła publiczna, czemu nie? Szpital. Giełda. Co jeszcze? Wiatrak? To by było na tyle. Kupione. Okej, dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Na razie, hej.